Zaczęło się w 97 roku, przynajmniej dla mnie. Chłopaki mieli TJ-ka wcześniej. TJ-ka, wiesz? Ja tam dołączyłem na kilka numerów. A potem jakoś przed 98 rokiem, może nawet wcześniej się zaczęło, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie przed 98 rokiem jakoś TJ-ka się rozpadło. Część chłopaków założyła Stare Miasto. No a Onar jakoś tam gdzieś sobie dryfował, ja też, i założyliśmy razem zespół Płomień 81, który de facto wcześniej pierwsza nazwa... Miał gorsze nazwy, ale... Miał gorsze nazwy. Nazywał się między innymi jak jeden z makaronów, ale o tym nie będziemy mówić. No i co tam dalej? No i co, nawiązaliśmy współpracę z Tytusem. No tak jest. Pierwsza płyta na zawsze będzie płonął, produkcja Ośka. Zrobiliśmy ją, wydaliśmy ją chyba na winylu jako jeden z pierwszych takich dobrych winyli, dobrze tłoczonych, to dzięki Tytusowi. Zgadza się. Później nasze losy się toczyły różnie. Mianowicie drugi Płomień 81 z dołączeniem Deusa. Z dołączeniem Deusa, który też miał jakieś problemy wydawnicze. Stworzyliśmy Płomień Nasze Dni. No ta płyta to już była jakaś taka mocna, eklektyczna płyta, nie do końca spójna i nagrywana w różnych miejscach. Z różnymi producentami, co i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc historia tej płyty jest szalona. Enigmatyczna i szalona. Z moim ulubionym kawałkiem z pierwszej płyty na zawsze będzie płonął, Płomień 81, wydanej nakładem Asphalt Records. Jest kawałek pod tytułem Głowa do góry. Mam tą swoją ulubioną zwrotkę z tych pierwszych prób wszystkich i z tych dawnych czasów. Co dalej? Myślę, że z drugiej płyty, tej takiej mniej dobrej i bardziej rozwiązłej, Historia z sąsiedztwa. Właśnie. To dobry z Małolatem, którego zresztą teraz nie ma na razie. No i tam już pokazał próbkę swoich umiejętności, Deus również. No jest to taki kawałek reprezentatywny dosyć. Mimo, że nie mieliśmy singla wtedy, ani teledysku. Do obydwu płyt nie mieliśmy chyba singli, no tak, teledysku. Niestety. No teraz to się zmieni. Natomiast tak, to był ulubiony mój numer z drugiej płyty, nie wiem jak Marcina. No i gdzieś z tytułu tego kawałka zaczerpnęliśmy tytuł płyty nowej, którą mamy zamiar teraz wydać. To jest już września. W jakiś sposób kontynuacją, prawda, właśnie tego kawałka. I opisujesz wiele chwil, miejsc, momentów i sytuacji z naszego życia. A propos mojej solowej kariery albo solowych nagrań, to od początku nie były tak do końca solowe, ponieważ tworzyłem duet z moim człowiekiem Ośką, który był moim producentem. Cały czas z nim jakoś utrzymuję kontakt. Wyprodukowaliśmy pierwszą płytę, która nazywa się Super Relax. Był to rok 2001 chyba, z tego co pamiętam. Albo drugi, bo daty są to już różne, ponieważ wydawnictwo RX. Wtedy wszystkie płyty śmigały po mieście. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo w jakiej ilości, więc cokolwiek. Ale też dla Krzyśka Kozaka również pozdrowienia tutaj przesyłamy, który wydał również naszą płytę Nasze Dni. A wracając do Ośki, no to była pierwsza płyta Super Relax, z niej singiel od lat. Jedyne jakie mieliśmy wtedy. Druga płyta to było Wszystko co mogę mieć, wydana w Majorsie. Warner Music Polska, który w gruncie rzeczy się zebździł, niż nam pomógł, no ale cokolwiek, w dużych firmach tak jest podobno, więc z tego co wiem, dużo osób ucieka z dużych firm, my też żeśmy to zrobili, ale mieliśmy przynajmniej zajebisty klip Clubbing, który mi się oczywiście podobał, pod względem może niekoniecznie tematycznym, ale wyprodukowania go, jakości obrazu i wszystkiego był dla mnie naprawdę bardzo fajny, miło wspominam to wydarzenie. No i co? I trzeci element to moja solówka, która wyszła w czerwcu. Osobiście się nazywa, z niej już trzy single. Pomógł mi w tym Kamej. Wydaliśmy Weź to poczuj, Drugie piętro i Osobiście. Osobiście najbardziej osobisty kawałek z mojej płyty, najbardziej mi się podoba. Ale oczywiście telewizją się najmniej podoba, więc trudno, działamy dalej. No i tyle o mnie, co wam mogę powiedzieć. No. Sprawdźcie moje zachrypnięte gardło, sprawdźcie Ursynowi, sprawdźcie Nowy Płomień. Około 2001 roku, kiedy Onar zaczął wydawać jakieś swoje rzeczy, ja gdzieś tam sobie pisałem zwrotki i nie wiedziałem co ze sobą zrobić. I były różne plany. Najpierw miałem nagrać solówkę z Praktikiem. To niestety nie doszło do skutku, ponieważ ja nie byłem zdecydowany. Różne pomysły przychodziły mi do głowy i tak dalej. W końcu jakoś tam
doszedłem do porozumienia z Nunem, producentem wtedy popularnej w miarę grupy Gramatik. Oni rozwiązali jakoś swoją działalność w ten sposób, że Nun od nich odszedł, działali na własną rękę. No i ja jakoś przechwyciłem Nuna, mówię, słuchaj, zrób mi dobre bity, robimy fajną płytę truskulową i tak dalej. Wtedy miałem taką zajawkę. I w 2002 roku nakładem T1, teraz, którego nie pozdrawiam, wyszła płyta pod tytułem Muzyka Klasyczna. Myślę, że znana publiczności, szerokiej czy wąskiej, nie wiem. W miarę duży sukces odniosła, moim zdaniem. No i cóż, była to płyta, która miałaby odzwierciedlać jakieś takie nasze inspiracje z klasycznego hip-hopu. Klasyczne bity, pocięte sample, klasyczny rap techniczny, bez jakiegoś super przekazu, chociaż były kawałki ważne dla mnie. Co prawda teraz traktuję inaczej, no bo byłem znacznie młodszy. Dwa single, Refleksje, Seniorita. Z tego drugiego jestem mniej zadowolony, no ale oczywiście ten drugi się mniej bardziej podoba publiczności. To jest jakby jasne. Później co? Później długa przerwa. Znowu zastanawiam się, co robić. Nun odszedł w jakieś swoje elektroniczne projekty. Gry studyjne, wcześniej miał Bleak Output. No i ja postanowiłem, że zrobię solówkę. Zacząłem nagrywać to u Nuna w studiu. I tak jakoś nagrałem chyba ze 3 kawałki do różnych bitów, po czym Nun stwierdził, że może jednak zrobimy to razem. Zrobił do tego jakieś remiksy. Początkowo miało to mieć taki charakter mocno elektroniczny, odchodzący od hip-hopu dosyć znacznie. Natomiast później ja trochę zaingerowałem w ten materiał, powiedziałem, że nie do końca mi odpowiada aż takie odejście od tych schematów hip-hopowych. No i w efekcie powstała muzyka poważna, która jest tak pół na pół hip-hopowa, są jakieś tam nowe elementy innej muzyki, coś elektronicznego, coś ale Depeche Mode i takie rzeczy. Mimo to uważam, że gdzieś to w tych kanonach hip-hopowych się mieści. Co więcej o tej płycie. Więc dla mnie to miała być bardzo osobista płyta i pewne katarzis, tak jakby oczyszczenie się ze wszystkich moich przeszłych przeżyć. No i naprawdę otworzyłem się na tej płycie. Jednak nie spotkało się to z aprobatą tak dużą jak przy pierwszej płycie. Jednak ludzie wolą hity. No ale to jest jakby zrozumiałe. Jednak cieszę się, że nagrałem tę płytę i jest to dla mnie ważna płyta, bardzo osobista. Teraz, po tym jak zrobiłem to, jak już powiedziałem, wszystko na temat swojej przyszłości, jakichś swoich emocjonalnych tam rozterek, przyszedł czas na to, żeby zrobić klasyczny rap po prostu, bo to jest coś, czym się jaram tak naprawdę od dziecka i coś, czym chcę się zajmować tak naprawdę. Więc po latach postanowiliśmy nagrać kolejną płytę. Nosiliśmy się z tym zamiarem dosyć długo, bo rozmowy o tym, myślę, że można byłoby jakoś się tam ulokować już 2 lata wstecz. Przeplatały się cały czas. Cały czas o tym gadaliśmy, tak od czasu do czasu, że może byśmy coś nagrali i tak dalej. No i w końcu zdecydowaliśmy się na to. Niektórzy mówią, że jakby odbiegamy od siebie stylami, aczkolwiek ja tak nie uważam. Jakby muzycznie być może, bo moim producentem był Nun. Nun jakby wiadomo lubi rzeczy niszowe i takie projekty bardzo trudne. U mnie znowu Ośka, który dążył w zupełnie inne klimaty. Przy ostatniej płycie mojej zgromadziłem więcej producentów i na przykład kawałek Nabicie Eriksa pod tytułem 04-395 był. Nabicie Kociołka. No, mówię, przecież Kociołka. Też Kotła pozdrawiam, będzie na naszym nowym płomieniu, piękny kawałek. To będzie taki pierwszy singiel internetowy. Tak, mamy zamiar wypuścić pierwszy singiel internetowy pod tytułem... Powiedz na osiedlu. Człowiek. W każdym razie... Bit Kocioł. Wracając do tych rozbieżności, to uważam, że właśnie one się brały głównie z muzyki, a nie z samego stylu rapowania, bo to, że ja się zdecydowałem na przykład na muzyce poważnej, jakby poruszyć tematy emocjonalne i zrobić płytę totalnie poważną, niszową, jakąś taką, to nie znaczy, że nie lubię robić kawałków zabawowych, że jestem człowiekiem, który się nie lubi bawić, bo wszyscy tutaj obecni wiedzą swoje, znają mnie z pewnych tam imprez. Natomiast po prostu, no, tak jak mówiłem, chcę robić, i myślę, Oner też, podwórkowy rap, taki zwykły, czysty rap, taki jaki on jest z korzeni swoich, taki jak powinien być. Z pewną inspiracją z zachodu, prawda, z Ameryki, jakiś tam deep set, jeśli chodzi o brzmienie bitów i tak dalej. Także ta rozbieżność to jest taka wymyślona przez mnie. Ale będziecie mogli ją sprawdzić, czy takowa jest. Naszym zdaniem nie ma i sprawdzicie na nowym płomieniu, który praktycznie już kończymy. Realizację tej płyty
Jest tutaj też paru producentów, pomogło nam w wyprodukowaniu jej, głównie Skup, człowiek, który był na mojej solówce osobiście, możecie go sprawdzić, myślę, że w 60-70% naszej płyty. Dodatkowo Clemson, dodatkowo Ośka dał nam jeden beat, taki, no można właśnie, powiedzieć, pozdrawiam Ośkę, bo to nasz stary producent. Stary producent, który pojawił się tutaj jako taki rodzynek, można powiedzieć, kawałek roboczy tytuł Przejażdżka, też będziecie mogli sprawdzić go. Jeden beat dał Elix, jeden Kociołek. Zjawin. Jest taki człowiek Zjawin, który zrobił beat na płytę Eldo, zresztą do jednego z singli, tytułu w tej chwili nie pamiętam. No i być może to też będzie u nas jeden z singli do bitu Zjawina. Jest już zupełnie numer, zobaczycie, zupełnie inny też. Jeszcze po połomieniu pewnie jakieś solówki. Na pewno, a później dalej zaczniemy, ale to jeszcze daleka przyszłość, a może nie tak daleka, najbliższy wrzesień 2005, sprawdźcie to. Sprawdźcie nasz kawałek WWA z pomiędzy 81. To jest dobry track dla wszystkich, to jest dla całej Polski, ale jest to typowo regionalny kawałek. O nas i stąd. Warszawa czy z nią, na plecach jej oddech. Ja mówię tobie ziom, naprawdę to jest dobrze. To są nasze korzenie, bloki światła. To miejsce jest dla mnie jak droga matka. Mam tu wszystko, wiesz, i jeszcze trochę. I nie pytaj mnie kurwa, kto tu biega z prochem. Czy mam bibułki i załatwić pół sztuki. Bo jak chcesz, to załatwisz, jak nie, to jesteś głupi. Pięknie, dobra, swój ten jest nasz nowy track. Pawlunie zawsze nie przywiał z nami, kurwa. Beat school bardziej niż profesorowie. W tym miesiącu szczęście może czekać za rogiem. WWA, życie nocne, serce bije mocy. Seks, narkotyki, hip-hop, już wiesz, ostrzeli sztuki. Chcą, żebyś dał im na kolczyki force. Póki co dla odwagi piją drinki z polsem. Piją porto, później piją whisky. Będą tańczyć z logo i robić strip. Oczywiście Paweł musiał cię trzymać, wiesz jak to jest. Ale pęka seniorita ma w głowie cały czas. Nie, nie dla wszystkich, wow. One tylko szukają sponsorów. Ciskam im hit, że jest listę na festiwal w Opolu. Hirek Brona w Opolu, kojarzysz to? Chcą, już chyba tego nie ma Paweł. Ja czujesz to tempo, ja czuję to tętno. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza nas, czy czuj. Dobra, to było tyle. Okay.